Witajcie na kanale Mateusza, który się mało ruszy, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie Pokémon Boxy. Tak, bo w tym, na tym kanale otwierane są bardzo rzadko, a nawet czasami, a nawet rzadziej niż czasami, produkty Pokémon. Tak jest, bo jakbyście nie wiedzieli, na tym kanale są też czasami produkty Pokémon. Dzisiaj wreszcie po. ile to ma opóźnienia? Miesiąc? To powinno być w styczniu, nie? Z miesięcznym opóźnieniem przyjechały do mnie boxy Vistarowe. Już niektórzy otwierają Brilliant, stary, oryginalne, zamiast tam jakichś promkowych Glacianów i Lifionów. Sam box wydaje się ok. Karty całkiem ładne. W ogóle te Wistary są ładne, bo idą w kierunku właśnie tej srebrnej ramki. To jak e, japońskie Holo. Japońskie Holo mają srebrną ramkę i to wygląda tak całkiem, całkiem przyzwoicie. A w tej wersji Wistarowej wygląda to jeszcze lepiej. W paczkach z tego co widzę z tyłu mamy chyba dwa razy Evolving Skies i dwa razy Fusion Strike, więc też nie brzmi źle. No tylko pytanie po ile te boksy chodzą, bo one nie powinny chodzić jakoś specjalnie więcej niż v boxy. No jest jedna karta więcej niż w V-boksie typowym, więc powiedzmy z 20 zł więcej powinien chodzić ten box. A że to jest EV ewolucja, no to pewnie trochę więcej, ale bym się nie nastawiał. Same promki na pewno są bardzo tanie na kartmarkecie. Dobra, to ja sobie to szybko otworzę. No to tak, w każdym boksie jest taki znacznik. Sorry za hałas. To są takie żelowo-plastikowe rzeczy. Nie, nawet chyba nie takie jak GX znaczniki. Ten v Vistar znacznik jest po to, od razu pokażę promkę, żeby odpalić obilitkę, tak? Zgadza się? During your remain switch. Hmm... No, ja jestem ciekawy jak się to w, w Ability Vistarowe używa. Myślałem, że to są głównie ataki. O, tutaj jest na przykład Vistar Power Attack. To mi się wydaje, że to działa właśnie tak, jak działały GX ataki. Ale może się mylę. Nie wiem, w sumie już trochę nie grałem w Pokémony yy, Paczki takie, jak mówiłem. Fusion Strike Evolving Skies. Po drodze będę pokazywał kody, gdzieś tam się pomieszały w tych paczkach. No ale dobra, to wróćmy do Promek. Duży Lifion, bardzo ładna karta, Wistar Naprawdę to srebrna, srebrna ramka robi robotę. Mnie się ona bardzo podoba. Tył normalny, nic specjalnego. Glacion w podobnym stylu. Do Glaciona to wyjątkowo pasuje, bo on i tak wpada w takie kolory. Niebiesko-srebrno-białe, więc jest super on sam w sobie jest dość zwykłą kartą V. Vimax, jak już widzieliśmy, do grania. Glacion Vistar, w mniejszej formie, też bardzo ładny. Tu chyba jest trochę za ciemno, może. O, tak będzie. O, o, teraz o wiele lepiej to wygląda, nie? No i mamy takie, oto cztery karty. Jestem ciekawy, czy coś trafimy w paczkach. Teoretycznie w każdej paczce szansa na Alt -arta. Oczywiście ja poluję tylko na Alt Arty. Ale jak coś miłego by się trafiło, to nie narzekałbym. Dobra, kody w tę stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, chyba nie zapomniałem. To są pierwsze zestawy, jakie otwieramy na tym kanale, chyba w tym roku, nie? Chociaż nie pamiętam, jak było z tymi IV Ewolucjami, tymi pozostałymi trzema tymi, tymi pierwszymi. Co my tu mamy? Kangaskan tylko, czyli lipa, nic ciekawego w parcie. A, Jedziemy dalej. O. No, Evolving Skies. Kurczę, przyzwyczaiłem się do tych plesząc bladowych papierowych paczek, które się otwiera bardzo, bardzo wygodnie. A te foliowe, to się szarpie człowiek z nimi strasznie. Dynamotor w miał być super grywalny, ciekawe czy jest. Pikachu Aplin, Lillipup, Emolga, Tentakul, Ampharos, ok, Reversal, Seismite Out tylko. No to ten reverser jeszcze, jeszcze. Tu mamy kod, proszę. Nie wiem, na który zostaw. O, a tu jest biały kod. To już wiemy, że slipa czyli Fusion Strike, nic nie dał w tym boksie. Tu znowu kod. I tylko goreby. O, switcher. To jest jeszcze w miarę. I teraz otwieram ostatnią paczkę z jednego z boksów, bo ja ich nie mieszałem. Więc one muszą być z jednego boksa, te teraz tutaj. Zobaczymy, czy coś będzie, czy, czy lipa. Znowu kod. Raz, dwa, trzy i cztery. Karta energii, rubber, glovsy, copycat, zwejlus Wubat, IV, crashl. I nic, cztery jakby zielone kody, cztery słabe kody w jednym boksie. No to jest przykra sprawa. To jest naprawdę smutna rzecz. Zobaczymy drugi box, czy drugi box będzie chociaż trochę lepszy. Ogólnie mam dylemat z tymi V-Boxami, czy nie lepiej po prostu kupić y, kartę promo osobno. W 90% przypadkach praktycznie bardziej się opłaca kupić promkę osobno, bo szansa na trafienie czegoś super z boxa jest niesamowicie niska. No a jednak płacimy premium za... O, znowu nic. Płacimy premium za to, że jest ten produkt taki zapakowany i w ogóle ładnie przygotowany. Niestety w paczkach karty o wartości 10 groszy najczęściej. Ja, no, dobra, do złotówki byśmy dojechali, ale no nie oszukujmy się. Większość y, tych kart, które wyciągnęliśmy do tej pory oprócz Promek, to no, kwestia paru złotych. I co tu? I gigalif zwykły. Nic nie trafiamy, nic, kompletnie nic. Pokemony nie rozpieszczają kompletnie. Zostaje jedna paczka Fusion Strike i jedna paczka Evolving Skies. O, tę stronę powinienem otwierać. Raz, dwa, trzy, cztery. Co mamy tutaj? O, tutaj widzę, coś się świeci, więc będziemy mieć chociaż zwykłą fałkę pół biedy. Chociaż jedna. I jest to Boltund V. Ok. Boltund nie jest chyba grywalną kartą, przynajmniej nie ten. Wiem, że Boltund w Rebel Clashu był całkiem, całkiem grywalny. On coś tam potrafił, ten, nie wiem czy coś ciekawego. A znowu kod źle otworzyłem, no trudno. I zobaczymy co jest w tym. Okej, okay. a tutaj strasznie wycięte są z góry karty, takie ostre mi się wydają. Hopi był ten Community Day przed chwilą z nim, przed chwilą, no jakiś czas temu, tydzień temu. A tu mamy Vaporion VMAX. Okej, okay, to, to jeszcze. Vmaxik, waporionowy Vaporionowy. Może być, to jeszcze. Jeszcze dobre trafienie. No i tyle. Krótki ten opening. Osiem no, paczek, ile można je otwierać. Niestety tylko w jednym boksie były te dwie karty. Drugi boks fatalny, bo nic. Nie wiem, powiedzmy, że to Lifion? Glaceon, zawiodłeś mnie. Bu. Yy, I tyle. I tyle. Myślę, że nic więcej tutaj już. Nie dopowiemy. Dajcie znać, czy otwieraliście tego boxa, czy kupujecie? Właśnie, dajcie znać, czy wykupujecie ludziska V-Boxy, właśnie tego typu produkty, V-Boxy, puszki może? Czy jednak idziecie w kierunku kupienia promek? Jeżeli w ogóle je potrzebujecie, no bo no nie oszukujmy się, jeżeli chcemy sobie otworzyć paczki, kart, no to po prostu kupić luźne paczki, a najlepiej po prostu booster boxa, co prawda jest duży i droższy. Jako kwota, ale jednak możemy liczyć na o wiele więcej fajniejszych trafień. No tutaj mamy głównie te dwie karty. One są całkiem ładne, naprawdę ładne. Dobra, tyle. Trzymajcie się, cześć.